Dawid oddzielił ocenę króla Saula i Saula jako człowieka. Kiedy król Saul poległ w bitwie razem ze swoim synem Jonatanem, to wtedy Dawid rozerwał swoje szaty, lamentował, wyrażał ogromny żal z tego powodu, że król Saul zginął. Oczywiście Dawid był poinformowany przez Samuela, że Saul jest słabym królem, ale to nie oznaczało braku szacunku dla człowieka. Bardzo często trzeba dokonać takiego rozróżnienia, oceniając człowieka i jego czyny. Otóż może być tak, że postępowanie człowieka może być słabe, może być czasami karygodne. Ale ze względu na to, że każdy człowiek jest dzieckiem Pana Boga, ma prawo do naszego szacunku.